Kolarstwo ma w Ełku silne korzenie. W końcu istnieje tu klub, który wypuścił kilku znanych zawodników. Wystarczy wspomnieć Cezarego Zamanę czy Wiesława Małyszko. Niestety popularność tego sportu w Ełku w ostatnich latach podupadła. By temu zapobiec, kolarze zrzeszeni w Ludowym Uczniowskim Klubie Kolarskim postanowili wrócić do idei organizowania wyścigów szosowych na otwarcie sezonu kolarskiego na Warmii i Mazurach. Stąd po 3-letniej przerwie kolarze wrócili do Sendek. Po drogach powiatu ełckiego ścigało się ich ponad 100. Nie ma to dobrej frekwencji, tak jakbyśmy życzyli. Chociażby przed 5 laty, jak w 2009 roku, startowało ponad 200 kolarzy na tym wyścigu. Zawodnicy klasyfikowani byli w 10 kategoriach. W zależności od wieku musieli przejechać od 12,5 do nawet 75 kilometrów. Wyścig najmłodszych wygrał Dawid Burczak z Biskupca, a na najkrótszym dystansie zyskał aż 1,5 minuty przewagi nad resztą zawodników. Niektórzy byli w miarę mocnie, ale jakoś dałem radę. Jakieś dobre 5 kilometrów jechałem sam. Gospodarze nie odegrali zbyt wielkiej roli w tych wyścigach. Jedyne podium dla Ełku wywalczyła w juniorkach młodszych Magda Bałdyga. Mamy teraz młodych zawodników, bo tak się stało, że nie ma tych starszych, są tylko młodzi. I będziemy to budować powoli, żeby kolarstwo w Ełku nie zginęło. Wyścig był jednocześnie memoriałem Emila Sawickiego, świetnego zawodnika, trenera i założyciela ełckiego klubu. Emil Sawicki zmarł w 2000 roku. Od tego czasu w Ełku organizowane były wyścigi ku pamięci jego osoby. Rodzina nieżyjącego trenera uważa, że nie ma lepszego sposobu, by podziękować za jego pracę. Pracowity, uparty, no i przede wszystkim nie szukał jakichś korzyści z tego. Chciał wszystko swoją wiedzę, którą miał przekazać młodzieży, żeby do czegoś mogli dojść w życiu, osiągnąć cel i osiągnąć jak najlepsze wyniki jako zawodnicy, jako kolarze. To taka rodzinna tradycja i wiadomo, przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ja może za długo nie byłem zawodnikiem, ale nadal jestem w tym świadku kolarskim. Jestem masażystą w jednej z ekip kolarskich i na pewno będę podtrzymywał te tradycje. Ełcki klub ma w planach jeszcze organizację wyścigu kajki, ale to dopiero za kilka miesięcy.